Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Paco.pl, gościnność z biegowej. W wąwozie na Lesymie spotkaliśmy Darka Skurę, byłego czołowego lekkoatletę biegacza Lubelszczyzny. Darku, Sebastian Smoliński w Białej Podlaskiej przed tygodniem zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w biegu na 800 metrów, 1:47.87. 0,2 wynik słabszy od twojego rekordu Lubelszczyzny. No, słabszy, tak, ale to już są tak duże prędkości, bo to naprawdę jest bardzo szybko i trzeba sobie bardzo rzetelnie, solidnie, uczciwie zapracować na to, żeby to, ten wynik osiągnąć. Myślę, jak osiągnął ten wynik, to znaczy, że jest tak wytrenowany i to znaczy, że może go po prostu poprawić. Pamiętasz, kiedy ty ustanowiłeś tą swoją życiówkę? No, to było chyba 82 czy 3 rok, a więc 31 lat. Sebastian Smoliński, brązowy medalistą. A twoje największe osiągnięcia? Przypomnij je internautom Paco.pl. No, wielokrotny medalista z Mistrzostwami Polski włącznie, we wszystkich kategoriach wiekowych, łącznie z seniorami. Rekordzista okręgu na 800, 1000, 1500, 5 km. Reprezentant Polski. Chyba do tej pory nawet jestem rekordzistą Polski 16-latków na 1000 metrów. Z jakim wynikiem? 2:29.1. No i to chyba tyle, no bo będziemy się tam szczegóły wdawać. No. Darek, te twoje rekordy. Mówiliśmy o rekordzie na 800 metrów i na 1000, a 1500 w jakim czasie przebiegłeś? 3:43. Myślisz, że ktoś jest w stanie się zbliżyć do tych twoich osiągnięć? One były, no tak jak mówiłeś, 82 rok, czyli już 30 lat. Znaczy, w stanie, jeżeli podejmie się pracy, to tak. Natomiast generalnie w Polsce czy w warunkach lubelskich szczególnie, no jest problem tego typu, że nie ma grupy, w której żeby młody człowiek mógł zacząć trenować, bo tu jednak jest fajnie, jeżeli jest grupa i jest grupa osób, która razem trenuje. Sam młody człowiek do tego nie dojdzie. To, że ten człowiek to osiągnął, to jest naprawdę fenomen, bo wiem, jakie są realia teraz w tej chwili, jak to wszystko wygląda. No, myśmy wychodzili na trening, było nas 20 nawet, a więc to była frajda, zabawa i w tych okolicznościach można było każdą robotę zrobić, bo po prostu to była fajna towarzyska zabawa. Oczywiście na pewnym etapie już i pewnym poziomie to się tam żeśmy sobie robili każdy swoje, to się zgadza, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i istotne, żeby to ten, a no w tych okolicznościach w tej chwili, które są, no jest to problem, dlatego bardzo ciężko będzie dalej bardziej, mimo tego świetnego wyniku i mimo tego, że ten człowiek może dalej poprawiać ten, ale generalnie to będzie bardzo ciężko, żeby ludzie na ten poziom się tutaj byli w stanie wytrenować, no bo po prostu nie ma z kim i tyle. Obecnie jesteś też trenerem. Widzisz w ogóle szansę na to, żeby lekka atletyka odżyła? No to oczywiście, jak w każdej dziedzinie życia są na to potrzebne pieniądze. Tutaj to jak widać z tym bywa problem, a jak nie ma tego, no to trudno właśnie stworzyć jakąś bazę do tego, żeby młodzi ludzie wspólnie razem coś robili, a potem na bazie tego każdy pójdzie w swoją stronę, czy będzie na tym poziomie, czy na tamtym, czy na poziomie mistrza olimpijskiego, ale on zawsze wychodzi z grupy, z tego najniższego poziomu, gdzieś w takim ośrodowisku, tak jak tutaj na przykład, o, ścieżki biegowe. Z tego się każdy zaczyna, to nie ma wyjątku. Tylko niestety tu potrzebna jest taka no, praca w grupie, no jednak to jest podstawa, na tym podstawowym, pierwszym etapie każdej kariery sportowej, no każdy. Jeśli chodzi o bieganie, to w Lublinie zaczęło się dziać ostatnio coś no, dosyć ciekawego. Ścieżki biegowe już od 2007 roku prowadzone przez Piotra Kietlińskiego. Na stadionie startu też co sobota biegam, bo lubię, akcja ogólnopolska. Może coś z tego będzie? No, ludzie, którzy się tym zajmują, robią to z pasją, robią to z pasji, z miłości do tego i na pewno, tak jak w tym przypadku, no, jest człowiek, który faktycznie doszedł do wielkiego poziomu. I myślę, że dalej, no bo nie przesadzajmy, no dużo dzieci chce, jeżeli trafi na podatny grunt, to młodzież, dzieci chcą uprawiać sport i na pewno coś z tego będzie, no ale to wypadkowa wielu, wielu, wielu czynników i tylko mieć nadzieję, że faktycznie tak będzie. Sam osobiście chciałbym też
żeby moi chłopcy, znaczy moi synowie mają właśnie dzięki pasji ludzi, którzy zajmują się sportem, też mogą bawić się w sport, nie w bieganie, ale w co innego, ale właśnie dzięki pasji ludzi. I tu też dzięki tej pasji i zaangażowaniu ludzi, którzy robią to wielokrotnie społecznie, coś się jednak dzieje, więc ja jestem dobrej myśli. No. Za miesiąc Igrzyska Olimpijskie w Londynie. W stolicy Anglii wystąpi kilku lubelskich sportowców. Jak oceniasz ich szanse? No może nie medalowe, no ale... No. Ja myślę, że Karolinę Michalczuk na pewno stać na medal. Brązowa medalistka ostatnich Mistrzostw Świata. No właśnie, ja aż tak, że tak powiem, nie jestem w środowisku, więc nie potrafię tutaj oceniać, ale skoro już jest to ten poziom sportowy, no to tutaj jest wszystko możliwe. Może być eksplozja, tak jak w przypadku kolegi na 800 eksplozja i tak samo i w tym przypadku może być eksplozja. Akurat w tym czasie, w tym miejscu, wszystko jest możliwe. No. Bliska ku twojemu sercu lekka atletyka. Ja spoglądam teraz na Zamość, Agros. Tam jest taki jeden młody zawodnik typowany nawet do medalu. No właśnie, ja nie bardzo tutaj potrafię operować i nazwiskami, i wynikami, więc nie chciałbym tu komentować, ale mówię, jeżeli się doszło już do tego wyniku, do tego poziomu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej to progresja szła w górę i być może właśnie na tych najważniejszych zawodach wystrzeli i będzie wielka niespodzianka, typu no, finał olimpijski, no to już jest, w konkurencjach biegowych raczej tych, o których my tu rozmawiamy, to nie ma szansy, żeby tam jakikolwiek biały człowiek coś tam zrobił, ale a tym bardziej ten, ale mimo wszystko, no finał, półfinał w każdej konkurencji biegowej w przypadku to jest wielka, wielka sprawa, wielkie osiągnięcie. To chciałbym osobiście przeżyć coś takiego, ale nie, na pewno nie.